W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, pokażemy, gdzie jest Bitcoin, parę kryptowalut i trend właśnie na USDT monety, także różne wiadomości, ile może być wart tutaj Bitcoin, a także konflikt wewnętrzny w Europie, bardzo możliwe. I zatrzymamy się na chwilkę przy Majku i tym, że jego kanał nadal jeszcze nie jest tutaj zrobiony. Przejdziemy też jeszcze przez parę różnych wiadomości, które no, są nowym trendem, tak jak mówiłem, VR, a także o tym, jak już pakowany jest nam podatek od wszystkiego i skamy. Także, jeżeli Was to interesuje, to zapraszam na ten odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto, zaczynamy. Wszystko co powiem, tylko wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Po nią zgłoście się do doradcy finansowego, inwestycyjnego, sorry. Nie powinniście słuchać takiego kolesia jak ja, który ma żółte papiery i nie jest sprawny umysłowo. Dodatkowo niczego tutaj nie reklamuję, pokazuję tylko wszystko w kwestiach informacyjnych. Nie naganiam, a tym bardziej pokazane tu monety i rzeczy. Nie polecam inwestowania. Pamiętajcie, rynek krypto jest niebezpieczny, zdradliwy i nie ma tutaj żadnych gwarancji, są tylko szanse, a te mogą wprowadzić kogoś do grobu. Także uważajcie, bo jest to bardzo niebezpieczne. Dobra, Bitcoin. Bitcoin w tej chwili jest w fajnym układzie, zobaczcie. Mamy tutaj trójkąt prostokątny, tak? Tutaj z równym sufitem. No i jest tutaj silna ta strefa zrzutu, tak? 16 za każdym razem. Teraz dochodzimy tutaj właśnie z powrotem do niej. Mamy już niedługo, myślałem, że dzisiaj podczas dnia będzie te wyłamanie, ale spadliśmy tutaj, tu w tym miejscu do dołu. Lecz znaleźliśmy support. Zobaczcie, tutaj i tutaj jest support, więc w tej chwili jesteśmy tutaj blisko wyłamania. Energia idzie tutaj. Ja tylko zarzucę to na Telegram, ok? Żeby było tutaj widać, proszę bardzo. Żeby było tutaj to wszystko widać. Momencik. Żeby to było. O, jest już wszystko, dobra. Widać. O. To są kanały różne. BTC, USD, 1 godzina. Uwaga na breakout, czyli na breakout, pyk i już wiadomo, że coś się zbliża. To są jest kanał powiadomienia, tutaj macie różne sygnały, nowinki, treści, tu, co teraz jest gorące i w ogóle mamy pełno różnych kanałów, jeśli o to chodzi, pod linkiem, pod tym i nawet ostatnio bijący wszelkie rekordy Kacap City, czyli Las Kacapos. Możecie dostać się pod link jest pod wideo, recepcja i tam w recepcji są różne linki do tego, że gdzie możecie tam się dodawać, tak? Także macie tam właśnie ten dodatek, dodatkowo właśnie jeszcze na szybki start jest taka seria filmików w playliście na moim kanale oraz poradnik kryptowalutowy, więc tam możecie to zrobić, są to darmowe informacje, za które normalnie musicie płacić parę klocków u innych. Kurs został tak zrobiony z użyciem metody TWI, moduł pierwszy Job Instruction, żeby nie było. Oraz macie jeszcze giełdę, link tam jest na dole, tam 1, 2, 3, jest taki podany krótki taki opis. Giełdę OKX jest Paper Trading, zapamiętajcie, Paper Trading, tam jest taka opcja tam u góry. Gdzie można tradować bez ryzyka na darmowym koncie, takim domi, więc możecie zobaczyć, jak to wszystko jest, bo to jest grupa wsparcia Telegram, jak to wszystko wygląda, uczyć się szybkiego startu i za darmo tradować ten OKX, który już ma wszystko to, co normalna giełda. Bardzo szybko można się przełączyć, kupić wtedy krypto. Jak z mojego linku się dostaniecie, to tam przy wpłacie chyba 100 czy 150 dolarów dostajecie 30 dolarów za założenie konta wtedy. Także dodatkowo jeszcze są różne promocje, więc no mówię, ale to dopiero jak realne konto, ale tak jak chcecie się nauczyć,
naprawdę zajebiście. Ja tradowałem na gównianych giełdach na początku, traciłem floty dużo. Darmowe konta były też tak zrobione, jakby chciały być, a nie mogły. No i po prostu tak to było. Takich narzędzi jeszcze nie było wtedy, co ja byłem. Także ani takiego kanału, zrobiłem to wszystko, to co ja chciałem, żeby zrobić. Ale mniejsza z tym. Bitcoin, uwaga, leci tutaj na breakout. Zobaczymy, czy ten breakout będzie. Na razie dobrze to wygląda. Na 30, jak sobie zobaczymy, już zachodzi ta konsolidacja. Więc no, w tej chwili, jak sobie włączymy tutaj w tą dniówkę, więc mamy nasz Pricebox, taką opcję, no i w tej chwili Pricebox jasno pokazuje, że jest tutaj wyłamanie ku górze, ale to jeszcze nie potwierdzone, że oczywiście będzie to wyłamanie, jednak zobaczcie, jest tutaj bardzo mało energii na tygodniówce, okay, dużo ludzi powtarza energia, musicie sobie pamiętać, że CHOP Index to jest indeks, to nie jest energia, tylko ja ją tak nazywam, że jest energia ruchu, tak, jest to wartość konsolidacji, tak, czyli jeżeli mamy konsolidację, tak, cały czas tutaj, to musi gdzieś nastąpić jakiś ruch, w jedną lub w drugą stronę, jest to efekt konsolidacji ruchu nieliniowego, czyli to jest ruch nieliniowy, taka konsolidacja, natomiast tutaj jest ruch liniowy, tak? Tu był ruch liniowy, tak? Tu był ruch liniowy. Tu był ruch liniowy. Konsolidacja, tu był ruch liniowy. Konsolidacja, tu był ruch liniowy. I to jest właśnie taki efekt. Dużo ludzi się śmieje z tego. Nie wiem, z czego tu się śmiać, jeżeli istnieje matematycznie potwierdzony indykator, który takie rzeczy właśnie wyłapuje, to chyba raczej trzeba z tego korzystać, tak? Ale mówię, ja robię ja, niech inni robią to, co tam robią, ok? Reszta mnie nie interesuje. Macie tutaj te rzeczy dawane. Teraz tak. Dużo się mówiło o spadku Bitcoina, tak? O po prostu tym wypadnięciu i w ogóle. Jednak zobaczcie, jaki jest duży ciśnienie na kupowanie Bitcoina, tak? Wydaje mi się, że w tej chwili 16 tysięcy to jest nasz najniższy poziom, na jaki możemy tutaj zaliczyć spadek. No teraz, bo rynek może zmienić diametralnie swoją narrację, no i wtedy na przykład możemy mieć już 12. Powiedzmy, że nie wiem, prezydent Chin rano wstanie, dostanie, nie wiem, powiedzmy za zapłatę nie w swoich walutach, a w bitcoinach i ktoś prześle w bloku majnowym, że tam prezydent chodzi robić, nie wiem, siku w klapkach z króliczkami. I wtedy już na przykład jest wtedy dump, tak? Wtedy będzie food, pozamyka tam, pozabija tych minerów i ten. I może być nieciekawe. O, już zobaczcie, już usłyszał i już boty skierowały, już mam czerwoną tą. No i w tym samym widzicie, tutaj mamy bardzo dużo supportu, jeśli o to chodzi. I no, te nody tutaj, one nie wyglądają dobrze na tygodniówce, ale ostatni poziom, jaki na tygodniówce już jest takim hardcore, to jest właśnie poziom 12 tysięcy. Jak sobie weźmiemy na dniówkę, to już widzimy, te nody transakcyjne są większe. No i tutaj jest dosyć sporo różnych rzeczy. Mieliśmy tutaj, opór, break, tutaj support. Teraz tutaj idzie, ale jak nadal spadnie, to nadal tutaj troszeczkę się przytrzyma. Jest dużo botów, dużo tego. Słyszymy, że dużo firm się ładuje, tak? Dużo. Każdy kupuje Bitcoina, więc no nie wiem, czy akurat takie spadki będą w tej chwili. Dla mnie spadki dopiero zaczęłyby się, jeżeli tutaj wszystkie właśnie te energie na tych głównych osiach czasu byłyby wyczerpane, tak? A one cały czas się zbierają. To znaczy, że istnieje konsolidacja bardzo szybka i cały czas ta cena idzie w górę, więc nie widzę na razie. Tutaj myślałem, że będzie właśnie spadek w tym miejscu, o tutaj w tym miejscu, bo była już mała energia. Myślałem, że po prostu będzie ciach, ta energia zejdzie do dołu, ciach i polecimy. Ale ta energia zaczęła tutaj na tej konsolidacji rosnąć. Double top, tutaj myślałem, że coś będzie, jakieś spadki, a ona nadal zaczęła tutaj być w miejscu. No i w tej chwili mamy ją na dużym punkcie, zobaczcie, bardzo dużym. I tak jak tutaj mniej więcej jesteśmy w tym powiedzmy 63, tak? I tutaj na przykład zobaczcie, były ruchy do góry, więc jest to po prostu kolejny schodek tej konsolidacji tutaj, wiecie? Także ja bym się na razie nie nastawiał, jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy, ok? Nie nastawiałbym się na razie, jeśli chodzi o takie rzeczy, po prostu na razie nie. Teraz jeszcze mamy początek tej konsolidacji tutaj, zobaczcie. Tutaj następuje właśnie powoli te wyłamanie, to tutaj, co tutaj zaznaczyłem. O, mamy tutaj support. No i teraz zobaczymy, czy będzie breakout, czy jednak, zobaczcie, jesteśmy pod wolumenem już, czy będzie to po prostu touch. I czy to był po prostu 1, 2 i 3, a czy tutaj było po prostu 1, 2, tego nie wiem, zobaczymy, tego nie wiem. Tu jest też poziom wsparcia,
Nic, w ciągu paru godzin zobaczymy, czy będzie właśnie breakout, czy zawrócimy. Tutaj jest całkiem nieźle to pokazane na razie. Ethereum. Teraz, jeżeli Bitcoin będzie się ruszał, ok, a jeszcze tutaj pokażemy dominację, bo to jest bardzo ważne, bardzo szybko. I jedziemy. Dobra, dominacja. Patrzcie, na dniówce tutaj dominacja. Można narysować tutaj kanał, ok. Ale jakbym tak spłycił wtedy ten ruch tutaj, no mógłbym w sumie tutaj pociągnąć ten kanał tutaj. Proszę bardzo, tylko że wtedy taki ruch jest spłycony, no można byłoby zrobić to coś takiego. O, proszę bardzo. Tylko że to nic nam nie daje w tej chwili. W tej chwili tutaj mieliśmy support, to już nam nic nie daje, więc dlatego tutaj nie ciągnąłem tego. Mamy bardziej takie boundaries, takie tutaj ramy w tym momencie tutaj, tak? No i tutaj można pociągnąć kolejną taką linię, taką wsparcia, ok? Jednak zobaczcie, tutaj mieliśmy dużo taczy, ok? Tutaj się zaczyna, tutaj, ok? Tutaj. No i taki jest silny support tutaj, tak? Teraz zrobiony. Więc cena odbiła od tego supportu i idzie tutaj na tą bear flagę, ale znowu tutaj mamy drugi poziom, zobaczcie. I teraz jest ten poziom był supportem, teraz jest oporem. Tutaj całą sferę. Tutaj, potem retest, go, retest, boom, spadliśmy pod. I teraz ciężko jest ten sufit puk, złamać. Jeżeli przebijemy ten sufit do góry, to zapomnijcie o jakimkolwiek altach do BTC, ok? Wtedy trzeba od razu przerzucać się na alty do USDT, ok? A jeżeli jednak tutaj, zobaczcie, ma problemy trochę ta oś, i moment obrotowy nam zawraca, więc jeżeli jutro zobaczymy zamknięcie się świecy tutaj oczekujcie price action jakiegoś, tak? Było wypchnięcie, zobaczcie, to bardzo ładnie widać. O, było tutaj wypchnięcie tych kupujących, tak? Ale sprzedający zaczęli nacierać. No i w tej chwili kupujący nie podsunęli się dalej i trzecia świeca będzie bardzo dobra, bo pokaże jaką siłą są kupujący, a jaką sprzedający. Jeżeli sprzedający zaczną przenikać tych kupujących, no to wtedy bardziej istnieje prawdopodobieństwo, że właśnie odbiliśmy się i lecimy tutaj na spadek, przynajmniej do tego supportu. To by było piękne. Pamiętajcie, że na każdy 0.13 jest mniej więcej 5-7% altów. To by było miodzio. No i na mniejszej osi czasu, zobaczcie, już widzimy większy szczyt, wyższy dołek, niższy szczyt. I teraz ciekawe, czy się utrzymamy tutaj, czy po prostu nie. Mamy tutaj krzywą, która może być wykorzystana jako właśnie support, ale tutaj też była wykorzystana, zobaczcie, i przeszła na dół, tak? Wykorzystana i możemy spaść. No zobaczymy. Cały czas jest walka, widzicie, cały czas jest walka. Pierwsza świeca, druga świeca i teraz tutaj coś kupujący próbują robić, ale nie wiadomo, czy im się uda. Więc tyle, jeśli chodzi o właśnie dominację. Pamiętajcie, Ethereum też w bardzo dobrej formacji. Też jest taki double bottom, tu wyjście z tego kanału, zobaczcie, potwierdzone. Do góry. Mamy teraz flagę tutaj, no i mamy taki mały support w tej fladze. No tutaj się znalazł, tylko ja bardziej tak rano to mówiłem, że tutaj widzę support i w tej chwili już mi on wystarczy i tutaj może być mikroflaga na 15 i może prowadzić właśnie do wyłamania, ok? Ale jakbyśmy jeszcze spadli tutaj, żeby potwierdzić ten support, to by było już naprawdę nieźle. No i tutaj na 15 to nie jest już flaga, tylko tu jest taka konsolidacja, która się wyłamuje właśnie do dołu, więc Ethereum w tej chwili nie jest jakimś tam momentem wejścia. Jeszcze CRO wejdźmy do USD, ok, CRO USDT, to mam na OKX-ie tutaj, ok, i teraz tak, mamy tutaj poziomy, mamy double bottom, ok, tu też mamy silny poziom i tu nastąpiło odbicie, więc jeżeli teraz będziemy mieć breakout, a tutaj jest wydarzenie pod koniec roku, mainnet, tak, więc jeżeli tutaj będziemy mieć breakout, no tutaj się zbieramy do tego, zobaczcie, tu jest support właśnie, tu jest support, więc jeżeli ten breakout nastąpi, to być może CRO się odwróci i z chwilą wyjścia powyżej 7 centów będzie tutaj zmiana polaryzacji i prawdopodobnie będziemy mogli iść tutaj popompować na górę. By the rumor, sell the mainnet. DXY nadal w odwrocie, dlaczego Bitcoin właśnie tutaj szaleje, ale energia się zbiera. Konsolidacja to następuje bardzo silna na tym DXY. VIX nie marnuje swoich tutaj swojego czasu i też zaczyna rosnąć. Przez to SP500 za bardzo nie może się pozbierać, zobaczcie. Nie może się za bardzo pozbierać. Co prawda jest to bardzo dobry ruch, bo zobaczcie, zaczyna moment obrotowy spadać, energia bardzo szybko rośnie, natomiast cena zbytnio się nie rusza. Więc tak jak mówię, uważajcie, bo to może być ten fragment tutaj, zobaczcie, dołek, lekkie wybicie i konsolidacja,
i później mały spadek, to byłby mógł być ten spadek i insane rally do góry, insane rally. Wyobraźcie sobie, jaki rally tutaj następuje na 10%, to jest, nie wiem ile jest kapitalizacja S&P 500, nie wiem, 30 bilionów, czyli tam 30 trylionów amerykańskich, nie wiem, no to zobaczcie sobie 10% z tej sumy, 10% z tej sumy. To nie, nasz rząd nie musiałby nic kraść od ludzi. WIG20, no niestety, a czy w sumie niestety, no mówiliśmy, że to będzie, jeżeli nie przebijemy tego fragmentu, to raczej będzie taki retest, no i następuje, to jest naturalne, ale zobaczcie, nie ma takich dużych spadków, nie ma, ten kapitał tu nadal jest, ja bym się tutaj nie martwił tym WIG-iem, bo już tutaj nie ma tych, nie ma tego potencjału na taki ogromny spadek. Nie ma tego potencjału, jest tutaj wyczerpanie. Wydaje mi się, że tutaj będziemy w tym fragmencie 1800-1750. Nie więcej. Nie, raczej więcej nie spadniemy. DAX. No DAX cały czas walczy. Zobaczcie, już myślałem, że go skreślą. DAX cały czas walczy. Zobaczcie, ile już momentu spadło, a on nadal jest w tej cenie. Bardzo silna. Silna cena. Silna cena. Złoto, tak jak według tej naszej analizy, tutaj trzyma się na tych 820. No i dopóki nie przebije tego fragmentu, jakby złoto w tej chwili na dniówce opadł moment gdzieś do połowy, a cena by się utrzymała, super bullish, super bullish, super bullish. I podobnie wszyscy czekają pewnie na rozstrzygnięcie już tych, tego całego wyborowego tam starcia w Stanach, więc no wszystko idzie bokiem, wszystko idzie bokiem. Tutaj jesteśmy w ogóle, tutaj tu już w ogóle jesteśmy ładnie, akurat wszedł ten target tutaj. Włamanie dołem. No i teraz jesteśmy pomiędzy młotem a kowadłem, tak? Wsparcie i ten. I taka konsolidacja tu się nabija. Na tygodniówce dałoby się troszeczkę więcej tego zrobić. Także pary dolarowe tutaj, IOST jeszcze trzeba uważać. Opatrzcie, miejcie na uwadze IOST. IOST mnóstwo różnych jest newsów na koniec. Pełno eventów, więc zobaczcie, patrzcie. Tygodniówka, pięknie, znaczy miesięczniówka, pięknie. Co ja mówię? Tygodniówka, pięknie. Dniówka, pięknie, piątka, pięknie, czwórka, pięknie, jedynka, pięknie. No ja tutaj pokusiłem się i dodaję pozycję na futuresach, tutaj na Binance, też link jest w opisie. W ogóle większość setupów, jakie zobaczycie na powiadomieniach, to są na właśnie na Binance. Setupy polskie do PLN-ów są tylko z BitBaya. Największa giełda, jeśli o to chodzi, na świecie, jeśli chodzi o wolumen Polski, jeżeli ktoś jest nowy w krypto i tryduje za PLN, to tylko BitBay. Tylko BitBay. Raz, że wiecie, za Binance też możecie wpłacić PLN, ale będziecie w dolarach, nie? Na BitBay też możecie w dolarach, ale tam jest na wasza natywna gotówka jest tutaj, także ja bym, no nie wiem, zależy to jak kto woli. Tak właśnie chciałbym, żeby wyglądał wykres Ethereum oraz Bitcoina. Zobaczcie, bardzo podobny. I było te włamanie, więc takiego czegoś bym się tutaj spodziewał, więc sushi nie poddaje się, zobaczcie jaka jest ogromna energia i patrzcie tutaj jak była taka energia, ciak do góry, a teraz już bardzo blisko, więc uważajcie, bo sushi po przebiciu 2,45, ok, raczej będzie zmierzało tutaj już na jakieś odstrzelenie, nie wiem, 3,5-4 dolarów, albo więcej, jak się już nie zatrzyma, albo więcej, nie wiem co jest na tygodniówce energia rośnie, zobaczcie, to jest dobry przykład, że energia rośnie i cena rośnie. Także, no, nieźle. December Coins, OneChain dobrze sobie radzi, zobaczcie, pięknie w formacji, to jest na dniówce, więc uważajcie na te włamania, to mam alarmy popostawiane w razie czego. No, łabi, łapu, capu. To jest bardzo ciekawe. Koti ma bardzo dużo wydarzeń, tam Wiper, Koti Pay i w ogóle. A dzisiaj tutaj właśnie było te włamanie i mówię, że uwaga na fake out. Być może będziemy robić właśnie kolejny kop. Tylko nie sugerujcie się tym, że ja to narysowałem do końca tej linii, ok? Bo to nie jest tak. To jest, może być taki na przykład kop, ok? Niespodzianka. O to mi chodzi, że ostatnio jest to bardzo widoczne, że mamy ten kop duży, mniejszy, tu i nawet potem jeszcze taki mały i dopiero potem eksplozja i lecimy do góry i po prostu do góry. Jeszcze był ten, jeszcze tutaj dodawałem EGLD USDT. O, proszę bardzo. Enlord, ok? Enlord tutaj mniej więcej dawałem pierwszy raz. Niestety przegapiłem to, dałem, jak tutaj było, to dawałem te właśnie wyłamania, ale potem już to zgubiłem, więc w tej chwili Enlord jest już odsprzęglony tutaj. No dzisiaj nie poradził sobie z tym tutaj oporem na 20 dolarach. No i raczej mi się wydaje, że będzie tutaj retestował co nieco
A retesty jego zaczną się na przykład od, powiedzmy, o tu ładne poziomy są piękne. Tutaj 14,50 byłoby albo na przykład 16, ok? To byłby taki punkt retestowy właśnie dla Enlord. To był punkt retestowy, więc uważajcie, 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 uważajcie na to. Tam jeszcze dużo ludzi monety różne się pytało, ale nie, po prostu nie dam rady. Nie chcę, żeby ten filmik trwał wieczność, jak zawsze. Sand, też ładnie, zobaczcie, Sand, dużo wydarzeń, uważajcie, Sand, dużo energii, naprawdę uważajcie na Sand. No, Filecoin, tak jak podejrzewałem, nie przebił się i teraz już tutaj, ja już z niego wyszedłem, już game over. Waves, uważajcie, ta konsolidacja na Waves, pamiętajcie, ta konsolidacja na Waves tutaj, o, bardzo, bardzo, zobaczcie, lukratywna. Tu już tworzy się rounding bottom, mamy double bottom, mamy support. Tutaj postawiłem taki alarm malutki, bo nie jestem pewien, kiedy on się przełamie, ale Waves, uważajcie, Waves, zobaczcie, jak podjeżdża pod ten fragment tutaj. Waves, tutaj mamy 4800, prawie 4900, właśnie atak. No uważajcie, bo to może być coś. Jak wygląda Waves na USDT? USDT? Też podobnie, zobaczcie. Tutaj atak, to trochę inny wykres jest, trochę inny, inakszy, ale też jest, o proszę bardzo, też jest tutaj bardzo ważny, bardzo ważny, bardzo ważny. Uważajcie na Waves, z tym też dużo energii, zobaczcie ile energii jest na godzinówce, coś tu się stanie za parę godzin. Niestety mój RLC bidny, REN podobnie. Ren, nawet nie wiem, gdzie jest ten Ren tutaj, nie mam tutaj Rena akurat, także no, nie jest tutaj dobrze. Atom za to. Atom zaczyna tutaj wychodzić nam z tego pobiegu, tutaj się zatrzymał co prawda i teraz może będzie potrzebował kawałek trochę energii, ale, no, ale Atom już chyba osiągnął swój taki tutaj dołek i Band wyszedł dzisiaj z tego, tutaj dawałem setup, ale mówię, uwaga, bo może być tutaj, ja bym kupno retestu był. No i teraz, nie wiem, myślę, że spadniemy tego poziomu 30, prawie 35 i będzie ten retest, bo tak coś ten Atom zbyt, no, zbytnio tak się nie rozpędził, tak, REN, to podobnie, no niestety tutaj, o jest, KPI 3, podobnie, zobaczcie, to Sushi jest w tej chwili na tym etapie, a KPI 3 już się wybiło, tak. VeChain, znaczy ten Matic, nic tutaj specjalnego. Na dole, uwaga, teraz ten breakout tutaj na dole może być dobry. Ja to w sumie postawię ten, bo ja na Matica się troszeczkę grzeję tutaj. To może być naprawdę coś. Dobra, dam alarm tylko jeszcze. Zobaczymy Waves. Cover do Ethereum, uważajcie na cover. Cover, patrzcie ile energii ma. Tutaj nie widać sprawy na tym, ale patrzcie tutaj, uważajcie cover. Przypomnienie cover, tutaj dam na Telegram znowu. Przypomnienie o cover. OK. Cover ETH. 1 godzina. Przypomnienie. Bum. No i zobaczcie. Dałem przy was ten jeden. Już widziało go 1500 osób. OK. W godzinach wieczornych. Już tutaj ludzie patrzą do smartfonów, co się dzieje. Narasta wszystko. Ciach. Rośnie. Sami podczas dnia, jak ten, to już te numery tutaj, to jest gdzieś 800 osób. Także sami widzicie, cały czas ktoś co sekundę jedzie tutaj. I jeszcze mieliśmy tutaj API 3. Uważajcie, API 3, piękne wyjście. Powoli zbliżamy się w taki jakby, nie wiem, parabole albo tunel rozgrywany tutaj. Tu jest taki, taka, nie wiem, dosyć silny opór, bo tutaj zawsze go spycha. Także no, jest tak jak jest. Co jeszcze tam? Zora. Mieliśmy tą, co tam pokazywałem. Zora. Patrzcie, Zora w tej chwili tutaj niby miała spadać, ale zobaczcie jaki silny buy. Tutaj na poziomie 700 dolarów jest silny buy. Buy, tak? I teraz Zora ma dosyć sporo energii i zaczyna się zakrzywiać. Jak Zora w ciągu 8 godzin pojedzie powyżej 20, powiedzmy, tutaj na stochastic, no to będzie to silny buy sygnał. Zobaczcie ile jest energii na 12. No nie mam więcej danych, bo to jest świeża moneta, ale zobaczcie, tutaj na jedynce mi się wydaje, że będzie jakaś szybka konsolidacja, mniej więcej. Takie wyjście bym się spodziewał. Coś takiego. Tak. Taki sam rounding. Zauważyłem, że te roundingi teraz są bardzo popularne. OK? Dobra. Jedziemy dalej, bo dzisiaj ten. Unia Europejska. Konflikt. Wielka Brytania być może będzie czepiała się do kutrów rybackich Unii Europejskiej. Także no nieźle. Zobaczcie. Pierwszy halving. Od 0 do 10 dolarów. Tak?
do 12 dolarów. Drugi, od tutaj do 650. Trzeci, mieliśmy 8592, tak? Cenę na halvingu. I teraz czwarty, idziemy, zobaczcie, tutaj jak można porównać sobie, dwie i coś kratki, prawie 2,5. Tu mieliśmy, no można powiedzieć dwie kratki, bo to jest nie do końca, tu jest ponad. Tu już mamy 1,5 kratki. Więc tu wychodzi, że będziemy mieć całą jedną kratkę, czyli 100 tysięcy. Mniej więcej, tak, ok? No, zobaczymy, jak to będzie. Także szykuje się niezły tutaj pic. Co tu mamy? I nadal feeling greed bardzo wysoko. A ten drugi też pokazuje tutaj greed na poziomie 66. Bardziej, ten tutaj jest bardziej taki responsywny według mnie. O Majku. Kolejny polski kanał dotyczący kryptowalut zniknął z YouTube. No i Mike tu opisuje, że bez jakiegokolwiek tutaj, nie wiem, ostrzeżenia, ciach. Tutaj właśnie jest Twitter, że Mike udostępnił, żeby ludzie tweetowali, żeby po prostu YouTube zwrócił uwagę. Na razie nic tutaj nie, się nikt nic nie odezwał. No i widzicie, to jest taki problem, bo patrzcie, jeżeli odłączą wam prąd nagle, tak, no to jesteście w stanie iść do sądu i normalnie odszkodowanie będzie wam płaciła firma provider prądu, tak. Jeżeli odetną wam wodę nagle, bez żadnego podania, też możecie kogoś zaskarżyć. Także takich medii, tak, odcięcie, jest umowa, że nie wolno takiego zrobić. Na przykład komórkę wam nagle coś odsprzęglą, tak, od tego też możecie się sądzić, ponieważ macie kontrakt, macie providera i powiedzmy, że nie wiem, to był telefon życia, a wasz operator sieci powiedział, że niestety odcina pana, bo to i to i to. Nie może tak to i to odciąć, tylko musi podać warunki odcięcia i te warunki potem można kwestionować na przykład w sądzie, prawda? Natomiast tacy providerzy jak na przykład YouTube i teraz, czyli YouTube i inni są nową generacją jakby mediów, tak? Potrzebnych do życia, powiedzmy, tak? No bo wielu ludzi ma biznesy, wielu ludzi ma kontakty, wielu ludzi po prostu nie wiem, no żyje z tego, że tam jest, tak? Żyje z tego, że tam jest. I można ich odciąć po prostu tak, cyk, game over, do widzenia, cześć, brak kredytów, nie wiem, kurna, pan z kulawą ręką przy automatach, nie ma już monet i do widzenia. Szefie w jedynkę, nie da rady, tak? No i koniec. No i taki to jest właśnie paradoks, że nie wiem, albo coś się zmieni, albo to naprawdę urośnie do takiej miary, że te kanały zejdziemy do undergroundu czy czegoś, bo jeżeli YouTube możecie odciąć od tak, to po pierwsze, po co starać się na reklamy, po co w ogóle robić monetyzację, po co w ogóle robić cokolwiek, jak i tak ktoś po prostu cię odetnie. Nieważne jak będziesz duży, nieważne ile będziesz miał kasy, bo ginęły większe kanały, gdzie YouTube pewnie miał z milion, ze 2 miliony dolarów na rok, albo nawet i nie wiem, na miesiąc, tak? I po prostu ginęły te kanały, bo goodbye, tak? See ya. No to sami, czy to YouTube, czy to Twitter, czy to Facebook, to nie ma znaczenia. Ja kiedyś też oglądałem na Facebooku, dostałem bana, bo skomentowałem jakiś post. Nie, poszerowałem jakiś post tam, coś tam, jakiś atak był i tam poszerowałem. Tylko poszerowałem, no ktoś to dał, no to ja po prostu poszerowałem to, tak? I dostałem bana, że nie mogę takich treści. Nie? Ja to się pytam, że dlaczego? Mówię, no od razu. Nikt tam nie słuchał, przecież od razu jestem pisklem, nie? To do widzenia. No i potem był taki post, jakiś tam trafiłem, że ktoś komuś głowę ociachał na żywo, tak? Tam odrąbywał, nie? No ja mówię, że zgłaszam ten post jako tam, nie wiem, tam jako coś tam, tak? No to dostałem odpowiedź, że jak mi się nie podoba, to żebym nie oglądał tego. Także widzicie, Mike Satoshi dostępny jest na DTube, czyli zdecentralizowanym YouTubie. Zobaczcie, jaka pełna paleta tego wszystkiego, więc tutaj możecie go znaleźć. Ja to umieszczę potem w sekcji tam pod YouTube, tak? I to nie ma problemu. I jeszcze tutaj mamy na Libry. Ja też tutaj właśnie zamierzam też wejść. Także też Mike'a tutaj możecie aplikować i tutaj będą się filmy. Prawdopodobnie ja też tutaj będę i też będę dawał filmy, content inny nawet niż na YouTube, żeby było ciekawiej. A co tam? No także mówię wam. No i tutaj dużo ludzi podsyła mi, bo ja szukałem wtedy, pamiętacie jak Yeti, co mówiłem, że mówię o kurna, a tutaj okazało się, że jest flexible display. No i podobnie tutaj właśnie mamy DeFi Index, tak? DeFi Pulse Index, DPI. No i tutaj jest indeks właśnie i on ma już 102 dolary, tak? Tylko zobaczcie, taka jest cyrkulacja monet, ok? I ona też zwiększa się, cyrkulacja monet i maksymalne zasoby zwiększają się razem, czyli jest elastyczne są. Tym samym kapitalizacja rynkowa też nie ma tutaj wpływu na tą wartość. Znaczy jedna dzielona przez drugą ma tą wartość monety, tak? Ale o to chodzi, że wszystkie rosną jednocześnie, gdzie te powinny być zatrzymane. Dlatego chodzi mi o ETF, który będzie miał scarcity, czyli będzie go można kupić tylko i wyłącznie tego ETF-a, ok? Z ograniczoną ilością. To dopiero będzie coś.
To dopiero będzie ETF. Ja wiem, że nie chodzi o to, że ETF, to ETF po prostu daje zarobić na tych właśnie wzrostach, ale no i ciekawe, czy potem będą jakieś, nie wiem, bonusy, airdropy, tego nie wiem, czy taki indeks to suportuje, bo jeżeli na przykład Yearn Finance miałby jakiś airdrop, a ty posiadasz na przykład Yearn Finance, cokolwiek ten indeks posiada, nie wiem, no to też powinna się należeć tobie część dropu, ale czy tak będzie? Tego nie wiem, może stara baba w Chinach wie. OKX zaczyna wspierać Ethereum 2.0 staking i dodatkowe benefity, czyli tutaj wiecie, jak się stykuje Ethereum 2.0 i ktoś tam da ciała, no to wy też dostajecie po dupie jako ten w puli walidacyjnej, tak? I oni tutaj mówią, że pokrywają wszystkie wydatki, ok? Jakieś penalties, czyli punkty karne, też oni pokrywają, biorą wszystko na siebie, więc nie wiem, jeżeli ktoś bawi się właśnie w staking Ethereum, tak? I tu mamy właśnie stake Ethereum to obtain BETH, ok? Będzie można dostawać 1:1 i ten yield wtedy pomiędzy 6, no nie wiem, czy akurat 6 do 12%, to nie wiem, ale minimum amount required to jest 0,1 ETH, więc każdy, kto ma cząstkę Ethereum, już może tutaj coś robić i takie są właśnie wspierania. Te penalty podejrzewam, że będą całkiem nieźle w pierwszym roku robione, że ktoś będzie dawał dupy tam, albo jakiś będzie crash mały. No i zaczyna się. Krypto na przedniej stronie formy za, to jest 1040 forma, za podatek za 2020 rok podatkowy. No i tym samym krypto wchodzi na taką tutaj wiadomość. Wydaje mi się, że niedługo będzie to zmiana, bo jeżeli coraz więcej ludzi będzie w krypto i IRS, czy tam Urząd Skarbowy każdego państwa będzie robił takie problemy z rozliczaniem, że to trzeba będzie to, jakieś dziwności potem. Tak, no w Polsce wiem, że jest łatwo, ale pamiętajcie, dopóki Urząd Skarbowy nie zapyta się was, proszę pokazać mi listę transakcji, że naprawdę tyle macie i wtedy zacznie się BUM! Bujaka! Okej? Bo jak zobaczycie sobie dziesiątki tysięcy transakcji, a w Polsce raczej nie będą to sprawdzać co do joty, to wtedy będziecie musieli wszystko udowodnić. Wszyściutko. Okej. A różnice w naliczeniu będą oczywiście na własną niekorzyść, nie? A wiem, że w Polsce za taką niekorzyść to od razu jest kara. I kara. I ten. Także no zaczyna się robić nieciekawie. To już mówiłem trochę o tym, ale to już z drugiej strony teraz podchodzi, że Mass Mutual Bitcoin, czyli fundusz emerytalny tutaj, tak, zaczyna kupować Bitcoina, tak? I tym samym jest to sygnał dla innych funduszy, ok? Pensions Insurance, czyli ubezpieczenie od funduszy emerytalnych, fundusze emerytalne. To jest duży taki cały. Tym samym inne właśnie też będą tutaj, zobaczcie, European Union and Japanese też allocate swoje do tego, też będą tutaj lokowały, czy już ulokowały właśnie swoje fundusze. Mówimy tutaj o bilionach dolarów. Bilionach, to nie są jakieś, więc 1% z takiego biliona to już będzie pchało. Dlatego sami widzicie, że jak mówię o tym sell murze tutaj, tak, zobaczcie, sell murze, to zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda. Patrzcie, jaka jest ściana tutaj tego selu, a tutaj zobaczcie, jest mało do kupowania w tej chwili, ale jakoś tylko cena spada, to zobaczcie tutaj, zobaczcie, jakieś zasieki się pojawiły. 17 tysięcy to już było tutaj mnóstwo. W tej chwili zobaczcie, to jest 300, zobaczcie, jakie sell ordery są. 300, mamy z jakieś, nie wiem, 1000 coś, 300, 400, 500, 600 i to tutaj małe to pewnie z 1000. 1000 bitcoinów gdzieś tutaj siedzi, pewnie mi się wydaje na tym, na... No, mniej więcej, proszę bardzo, 300, 400, 700, no ponad 1000, 1500, to 140, no, siedzi tutaj w tych zasiekach, więc no, tutaj ludzie sprzedają, tak jakby chcieli ugrać sobie czas, żeby jeszcze ten Bitcoin był tutaj, to nie wiem, jedni drugie, może jest to manipulacja, nie mam pojęcia, nie wiem, ale sami widzicie, że no, jest ogromna presja. No i pamiętacie, jak wiele razy mówiłem, że trzeba ruszyć tyłek i zacząć uczyć się nowych technologii? Proszę bardzo. 10 stron, które już w tej chwili mówią o i pokazują future design. No i na przykład tutaj ma Little Workshop, Showroom. Tutaj pokazują na przykład, jak sprzedawać różne meble, rzeczy. Można wszystko wejść, usiąść na to, tak? Zobaczyć normalnie w VR-ze wszystko. To jest początek. Zobaczycie, jak będziecie kupować, nie wiem, nieruchomość. Zobaczycie, jak będziecie, nie wiem, chodzić gdzieśkolwiek. Zobaczycie, jak ja będę robił live'a i będziemy wszyscy gdzieś na Bahamach siedzieć w jakimś tym i tutaj będzie szum morza i wszystko. Zobaczycie, to będzie kosmos. I to są dopiero początki. Zobaczycie. To są dopiero początki tego. No i tutaj mówi się, że będzie bardziej dużo nas tutaj podróżowało na świecie, aniżeli
a będziemy mieszkać w normalnych domach. I cały czas te wany różne te się sprzedają, non stop, kampery. No ja sam widzę, że raczej emerytury to albo nie dożyję, albo nie będzie emerytury, więc bardziej i taniej wyjdzie mnie podróżować gdzieś po kraju i być takim nomadem bez stałego zameldunku i po prostu żyć z tego, co nie wiem, albo ugram przez życie, albo po prostu będę miał jakiś tam Ethereum gdzieś, jakimś funduszu, tak? Albo nie wiem, w czymkolwiek, bo teraz uczę się już inwestowania na szerszą skalę, tylko w krypto, także no widzicie, no tak to wygląda. Co prawda to jest głównie o Stanach, tak tam jest bardziej to tak zrobione, ale w Europie na przykład też dużo ludzi z Irlandii bierze wany i jedzie na przykład na wybrzeże Francji, Hiszpanii, Portugalii i tam na przykład się osiedla, po prostu żyją tam w tym, także no nie kiepsko. Tym samym mamy już potwierdzenie, że będą lockdowny trzecie, także tu jest od 16 grudnia do 10 stycznia. Kolega na przykład pracuje w takim parku, chyba jest największy park pod przykryciem tutaj w Irlandii, czy nawet w Europie, taki tropikalny. No i wszyscy są na lockdownie, oni wrócili do pracy i już im powiedzieli ze Stany, że, znaczy dostali już poinformowani, że 6 czy tam 10 jest kolejny lockdown, że pracują tylko do tego, aż do kolejnego lockdownu. Czyli duże firmy już dokładnie wiedzą, jaka jest trajektoria lotu wszystkiego, a małe firmy będą po prostu w dupę, tak jak tutaj, zamykają wszystko, tak. Ludzie muszą się odkuć, nie, w dupę. Nie wiem, ale w przyszłym roku raczej kryptowaluty i inne rzeczy nie będą takie ważne w kwestiach inwestycyjnych, co po prostu, żeby mieć je, żeby coś kupić, bardziej tak, na to, tak ja to widzę. I tym samym dziurawe siaty z Lidla będą w pełnym biegu, w pełnej opcji w kwartale pierwszym do drugiego. Nie widzę tego inaczej. Te lockdowny powodują, że ludzie nie będą mieć kasy, czyli rząd zepchnie po prostu, nie wiem, to tak wychodzi jakby, nie wiem kiedy ci ludzie powstaną, bo jeżeli będą kolejne lockdowny, ludzie stracą pracę, okay, to będzie takie bezprawie nastąpi w pewnym momencie, że tylko czekam po prostu na taki punkt zwrotny, aż ktoś po prostu będzie tak zdesperowany, że albo nie wiem, zrobi coś, nie wiem, wyjdzie w jakiś tłum i będzie tam, nie wiem, robił jakąś masakrę, albo nie wiem, ktoś rzuci w czymś, nie wiem, będzie jakiś konflikt z policją, tak jak w Hiszpanii. Wystarczyło jedna, tam w Portugalii, nie pamiętam, czy to we Francji, bo jeden konflikt z jakimś tam policjantem i on już urósł, już potem brygada, wszystko, nic się zaczęło, już teraz są non-stop manifestacje, walki. I tak samo się tutaj zacznie, będzie po prostu punkt sprzeczny, że ktoś po prostu powie dosyć tego i będzie to reakcja łańcuchowa, także no nie jest to zajebiste i najgorsze jest to, że tych polityków to gówno interesuje. Po prostu to gówno interesuje. Nie wiem. Nie kumam tego w ogóle, nie kumam tego. Nie wiem, no ze mnie bananowca nikt nie będzie robił. Podatek od smartfona, proszę bardzo. Kolejny, podatek od smartfona w Polsce. Nikt go nie chce? Zobaczcie, to będzie dobitnie pokazane. Nikt nie chce tego podatku, 74% ludzi nie chce, a i co? I tak go wprowadzą. I tak tutaj planują, więc jak teraz budują ten 3-metrowy mur, tak? No to To jest właśnie to, że, no nie wiem, coraz więcej ludzi otwiera te właśnie oczy, tak, i to widać już po prostu, że zbliżamy się, tak jakby ten CHOP Index już rósł tutaj tych wartości i po prostu ta konsolidacja zaczyna i ten ruch gdzieś musi odejść. To nie jest tak, że wejdziemy. Moim tylko pytaniem takim, po której stronie stanie policja oraz wojsko, bo teraz wiadomo po jakiej jest, ale czy będą strzelać do sąsiadów, czy będą strzelać do swoich, nie wiem, no strzelać może nie, no ale czy będą, nie wiem, bitki ten z tymi, no nie wiem, tak samo jest to duże tutaj skoki i uważajcie na skamy są wszędzie teraz, uważajcie na krypto, to tych skamów jest mnóstwo, przypływają SMS-ami, mailami, każdy kto ma jakiś wallet, cokolwiek, uważajcie na Ledger scam, Ledger nigdy nie wyśle wam SMS-a ani maila z jakimś tam logowaniem, że musi coś sprawdzić i wysłać klucz, absolutnie, więc skamy, uważajcie na skamy. No i takie tutaj dobre pytanie było, obalamy mity, bankowość dla nastolatków, pierwsze pytanie, pieniądze w banku są bezpieczne. Fakt. Antywirus zawsze chroni? Mit. Bankowość mobilna jest niebezpieczna. Mit. No nie wiem, jak widzicie te odpowiedzi na te pytania, ale na pewno pierwszą nie jest tutaj, nie jest pierwszą odpowiedzią, na pewno nie jest fakt. Nie jest fakt. Także pamiętajcie, są różne rozwiązania. O, Swissborg zaczyna już maile zaczyna rozsyłać swój staking, ok? Yield staking, ok? Także można wycisnąć z 12% podejrzewam ze stablecoinów, jak się w ogóle. I to są przyszłości banków. No są. Jeżeli ja w moim banku musiałem czekać, dzisiaj wieczorem dostałem wreszcie potwierdzenie, że tu będą hasła i do bankowości internetowej 1 grudnia złożyłem podanie.
Więc zobaczcie, dwa tygodnie, żeby czekać, żeby ktoś mi pozwolił. Okej, ma pan pozwolenie, że może pan otworzyć bankowość. A ludzie w Afryce nie mają pozwolenia. A ktoś tam w Iraku, gdzieś na jakiejś wiosce, nie ma pozwolenia. Gdzieś w Indiach, nie mają pozwolenia. Nie mają banków. Nie ma banków. Są unbanked, że ktoś nie dał im pozwolenia. Jakiś tam siedzący w garniturku nie dał im pozwolenia. Po prostu nie dał im pozwolenia. Dziękuję. Nie ma pan pozwolenia. Widzicie? Dlatego krypto nadchodzi. Nadchodzi i już wy tu jesteście. Pamiętajcie, to jest dopiero początek. To jest z tego kranu dopiero zaczęło klap. Kropelki lecą. Nikt jeszcze tego nie widzi. Klap. A my już pijemy z tej miski. Z tej miski już pijemy. Także na razie trzymajcie się. Jak zwykle odcinek będzie długi.